Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii kultystami. Tak więc, no, zapowiada się na razie spokojna misja, ale zobaczymy. Dałoby się, żeby coś nas zaatakowało, ale jak widać, nic nie ma ochoty. Okej, coś jest. Nawet przyzwoita ilość. Dobra, chyba jeszcze nawet bliżej i spróbuję się tam pozbyć co niektórych. No, może się nie wyrywajmy aż tak do przodu. Zmierzymy ich. Dobra. Próbujmy. No, przeżył, ale nie ma już praktycznie zbroi. Łubu-dubu.
Nie, no, te przeciwnicy są bez szans z nami. W sumie okej. Łapetyna. Tutaj masakrujemy. Troszkę bliżej, wiesz, może nie, tu jest większa szansa, a jeszcze mamy jeden strzał. No, jeden ucieknie chyba. Albo i nie. Dobra. Aha, zawsze jakieś niewielkie, bo niewielkie, ale łupy. Nikt się nie doświadczył. Bardzo dobrze. Wreszcie jakieś postępy. Czy tu już mamy... O, więcej hit pointów, regeneracje, to już jest nieźle. Tu tylko wstyd.
mieliśmy... Nie niewolnika? Może i tak. Będzie trzeba zaraz uzupełnić szeregi, żeby kogoś z naszych nie składać w ofierze w przyszłości. Oni sobie tylko 15, dwóch zabili ochroniarze karawany. O, o, o. Chyba nie mają ochoty na samobójstwo. Mamy tu na sprzedaż, mamy tylko te zdobyczne rzeczy. W sumie niepotrzebnie to przemieszałem. Niezłe ceny. Żarcia. Okej. Bez rewelacji, szczerze mówiąc, 310, 313 to na to, co mamy. No to jest specyficzne, bo to jest leciutkie po prostu. To samo tutaj. Ale tak, to mamy zdecydowanie cięższe uzbrojenie. No i tu już mamy te doczepy, więc kombinowanie to takie trochę nad wyraz. Czy mi się tam chce lecieć? Chyba nie. Rozwalimy tych bandytów, którzy już są. Bandytów Głupoli. Myśmy się tu czaili koło nas, jakby polecieli gdzieś indziej, to by przeżyli, a tak skończą przerobieni na mielonkę. Szkoda, że takie kiepskie wyposażenie mają. On jest sobie przyzwoity, jest ich lider. Ale cała reszta to... tragedia.
Umie. Z bliska powinno ładnie wejść. O, tutaj kolega rzeźnik. Ale kurde, że dalej nie znaleźliśmy tego miecza porządnego. Co ja mam powiedzieć? No, rzeź. No, ten ma szansę zwiać niestety. Niestety, a nie, nie wiem. Przez łeb. O kurde, tego się nawet nie spodziewałem, że tak padnie ładnie. Bye bye. Nawet zdobyliśmy trochę przyzwoitego sprzętu. Czasami na dużej bandzie nieumarłych jest mniej. Jeszcze może. No, cieszamy dużo. O, dwa ok zadania: i nomadzi, i karawana. Zacznijmy od niewolników. Jakikolwiek grunt, żeby robili po prostu za potencjalne ofiary. Jednogwiazdkowi nomadzi to nie jest zachęcające. To takie świeżo potworzone obozy, chociaż czasami nie jest aż tak źle, a nuż coś tam będzie. Level nie zauważyłem. Pięćdziesiąt jeden, to jest kurde, naprawdę coś. Nawet nie wiem, czy warto w to jeszcze ładować. A tak by mu się przydał. Ale no i tak mogę dać tylko jeden, więc. No, chyba, że życie zacząć dawać. Teoretycznie jeszcze ma do 32 levelu max w tej grze. Ale nie będziemy aż tyle grać pewno.
liczyłem, że coś mnie zaskoczy. Naprawdę egzekucja. Po prostu krok do przodu. O, jest czysty strzał. Pan topornik sobie poradzi. Pan młotkowy, drugi pan młotkowy. Pięknie. Bye bye. O kurde. A, dupek przeżył. Tego nie zauważyłem. Kurde, tu ich jest jeszcze.
to faktu, że już po nich. Całkowicie po nich. Jeszcze sól powinna się dobrze sprzedać. Gdzie ta sól poszła? No, miałem rację. Chyba wszystko wykupię. Weźmy tą karawanę, nie wiem gdzie ona jest. O, praktycznie to samo co poprzednią. Czyli zrobimy z powrotem rundkę. O, Alpy. Niestety to niewiele moglibyśmy poradzić, gdybym się zachciał nas zaatakować, ale na szczęście sobie poszły w cholerę. Ten ma tony życia, tylko ten atak znów taki przeciętny. Zobaczmy, jak tu ceny wyglądają. Niezbyt dobrze. Za to tu wyglądają dobrze. Coś nowego? Nie. Teraz coraz ciężej znaleźć przeciwnika, który by się z nami chciał bić. Ubijmy tego ptaka. Pięknie. Nikt się nie nauczył lepiej strzelać, ale grunt, że
Zrobiliśmy swoje. Kontynuujemy skup tutaj towarów, które kiedyś zabierzemy na północ. Osiem węży do zrobienia. No wszyscy nasi już tak mają wszystko zmaksowane, czyli po prostu będziemy brać najlepszą ekipę. Właśnie pytanie, kto jest najlepszy, czy on ma lepszą obronę? Młotkowy też by się zdał. W sumie jemu trochę doświadczenia się w ogóle przyda w walce. Przodu. Dobra, podeszli najgorzej. Jeszcze jednego mniej. Czemu tak morale mu siadło? Dajesz. Całkiem okej. Nie podoba mi się, że tak pudłujemy. Wyszło. O kurde, tego nie przewidziałem, będziemy tak zmęczeni. Chciałem, że ich na jedną salwę złożymy wszystkich. To nie to, że nie damy rady, ale nas pogryzły. Nieprzyjemnie. Fajny, tylko że mówię tak na sprzedaż, tak naprawdę. Więc co zdania są? A, dwa transportowe. Z
strasznie kiepsko płacą, ale idziemy na północ. No, przyszliśmy, pobiliśmy się i lecimy dalej. Tak, teraz próbujemy sprzedać to, co mamy ze sobą. Znów nas ominęli szerokim łukiem. Może nie są aż tak głupi, jak się może wydawać. Hieny, fajnie by było, ale niestety nic nie zaatakują. Ten patrol zrobimy. Kiepsko płacą, naprawdę kiepsko. Znaczy kiepsko, tam podstawa jest kiepska. Musimy znaleźć. Te hieny można by znaleźć teoretycznie, ale wątpię. A, gobliny. Jakie to będzie upierdliwe. Czy damy radę na pewno, ale... Dobra, no już nie będę taki. I nas będą okrążać przez godzinę, zanim mogę sobie cokolwiek zrobić. Pięknie. Trochę tych wilców jest. Bardzo chcieli nas okrążyć, ale nie mają pomysłu. Oh,
Niestety wilk i jeździec liczą się jako jedno. Byłoby fajnie, gdybyś liczyli osobno. W naszej sytuacji. Połowa tego draństwa z pieprza. W sumie dobrze. Gorzej jakby biegali w kółko. Niestety, nawet nam się zdarza spudłować. No właśnie, i łupy po prostu tragiczne. Brak całkowity, no ale 12 głów. Jest, to zawsze coś na początek. Ach, ładne, fajne. Ale nawet nikt tego nie korzysta z... Ja mam tylko dwuręczną broń tego typu. W naszej kampanii łowcami niewolników mamy taką jednoręczną. Dobre ceny narzędzi wszędzie. Nie wiem, czy to jakiś okres taki, czy tak generalnie już będzie tutaj na razie. Hieny gdzieś tu były, ale zakładam, że już sobie poszły w cholerę. Ale jest 22 nomadów, więc to mnie cieszy. To nam załatwi problem. Wolałbym hieny, ale nomadów też ubijemy. Będziemy się teraz bawić. Oni tutaj nie będą się atakować. Ładnie wyposażony. Jeszcze nie naprawiło od czasu wężowideł. Wcisnąłem.
nie wiem co. Mam nadzieję, że to zniknie w przyszłym odcinku. A ich ruch i trwa. Okej, pomogło. Chyba nawet nie będę się bawił, żeby specjalnie w głowę celować. Drugi lider. Tu kolega nie miał dobrego dnia. Lider ma niezłą obronę. Dobra, czynić tu bliżej już nie przywloką. Czyli my musimy przyjść do nich. Podłujemy. Leży. Dostał. Trochę krwawimy, ale
Powinno być sim. Połowa poszła do piachu. No, trochę budujemy. Mają dość, ale mamy chyba już dosyć kili, żeby nawet się nie przejmować tym, że niektórzy uciekną. Dobra, będzie odskakiwał i powinien zginąć, dokładnie. No, trochę jest i części, i złoto. Szybka akcja. Spodziewałem się, że będzie gorzej, że nie będziemy mogli znaleźć tych ludzi do ubicia. Czapka leciutka, jak na 300. Ale my też mamy już wszystko. Nie, no tu jesteśmy tak dopicowani, że znaleźć coś, co by nas interesowało, to jest naprawdę wyzwanie. Ciekawego. Ja się ruszę tu. Liczę, że mogą być lepsze ceny na te przedmioty północne, czy północne, południowe, przepraszam. Sporo zadań też jest, też przez to, że jest jakieś bandyterka i tak dalej, to może być problem z cenami. Widzę, jacyś kultyści są. No dobra, tu mam ponad 100, to jestem zadowolony. Tu
tutaj to samo. Okej, możemy tak sprzedać. To była dobra decyzja. Tu trochę gorzej, ale nie będę z tym biegał po świecie. I trzy gwiazdkowe zdanie na bandytów. Może być ciekawie, ale to... A te pieniądze raczej nie. Od tego zaczniemy kolejny odcinek. Czyżby to byli ci bandyci, co tutaj generują ten ruch bandycki? Zobaczymy. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.